Test. Ja mam dwa świadectwa i chciałabym pierwsze złożyć za Kamila, którego nie ma dzisiaj, bo jest w trasie i będzie dopiero za kilka tygodni. I to jest świadectwo uzdrowienia. Słuchajcie, Kamil przyszedł tydzień temu do kościoła z takim ogromnym jęczmieniem na oku, o który się już modliliśmy chyba od 2 dni w tym momencie jakby i on jeszcze był taki, kurczę, taki... Użyję takiego brzydkiego słowa, nie lubię tego słowa, zarupiały taki, wiecie, w ogóle nie wiem, co mu się stało z tym okiem, nic nie nazywałam tego po imieniu, mówię okej. I jak skończyło się uwielbienie, usiedliśmy obok siebie i ja patrzę na to oko, a tej kulki takiej, która tam była na nim, już nie było. A jakby ja widziałam przez kilka tych dni etapy jakby tego, nie? I to się mega szybko skończyło, dosłownie po 2 godzinach uwielbienia to zeszło i potem tak co 10 minut patrzyłam i to było mniejsze, mniejsze, mniejsze i znikło całkowicie. Także to było niesamowite, bo pierwszy raz akurat widziałam, jak się jęczmień uzdrawiał i to na własnych oczach mogłam widzieć, jak sobie znikał. A drugie świadectwo jest moje odnośnie tego śmiechu. Tydzień temu modliliśmy się tutaj o takiego chłopca małego. Ja strasznie, taką miłość poczułam do niego, że po prostu musiałam z nim być. Wiedziałam, że mam mu coś dodania jakby tą miłością, którą poczułam i miałam taką mega potrzebę z nim siedzieć. I siedziałam sobie z nim tam, kiedy tutaj się śmialiście i w ogóle wszystko się działo, nie? I przez chwilę, bo ja się bardzo cieszyłam tym, że z nim tam siedziałam, śpiewałam mu do łóżka i w ogóle i tak fajnie. I przez chwilę miałam taką myśl, a może ja coś tracę przez to, że nie jestem tutaj, tylko tam, nie? Ale to jakoś tak bardzo szybko mi Duch Święty powiedział, nic nie stracisz i nic ci nie ucieknie. I to była prawda, bo kilka dni temu, 2 dni temu w łóżku po prostu leżałam i oglądałam ten filmik. I z tego filmu to popłynęło, to namaszczenie. W ogóle się zaczęłam chichrać w łóżku, łzy mi popłynęły. Mówię, wow, nic nie straciłam. Po prostu pięknie było i to było dla mnie niesamowite, że nawet film to namaszczenie poniósł i Duch Święty mówił prawdę, nic nie straciłam.